O, to są Alpi i Bruksy. Ja coś muszę wyrzucić, bo naprawdę. Tak, Witch Aloes. Dobra, piątą esencję sobie zostawimy. Przy tańce. Piękne przejścia, naprawdę. Krew Bruksy, to nam się jeszcze przyda. Dobra, to możemy wywalić. Nie chowaj mi tego miecza, kurde. Dwuręczny topór stalowy i oczywiście upiora mamy. Oh yeah. Gin, Bruxo, gin. Sporo doświadczenia za niewidzę dostajemy, bo po 1000 prawie. Wszędzie tu jest jeszcze jedna tu. Idziemy dalej szukać. O kurde, cmentar. Pięknie leży cmentar. Momencik, ludzie. No, wróciliśmy po krótkiej przerwie. Tak, tutaj już nic nie ma, idziemy dalej. I tu mamy ostatnią komnatę. Jakiś krasnoludzki kufer. Jego broni sam Fleder, co jest trochę dziwne. I leżysz, panie. Co my tu mamy? Tu funkcjonuje recyrkulator stopów i włókien. I mam 3 wódki. Nie, to chyba było do elementów zbroi. Tego i kruka, ale... No cóż, trudno. Tak, kamień drogi. Ja to mówię inni art, tak? No i wróciliśmy się do starej kopalni. Teraz jak wyjście tędy. A tutaj sobie przygotujemy eliksir, nasz kochany. I poczekamy sobie do nocy. Serce Kościeja. Tak, mamy eliksir, to jest tak, jaskółka. Kot. I puszczyk. Equipment. A jaskółka nam się już nie zmieściła, dobra. Odpoczywam do północy.
Oczywiście potwory muszą nas atakować. Świat. Dobra. Zmienię skółkę. Dodajemy i teraz tak. Zwinie jeden złoty talent. Świetnie. I mam dodatkowy złoty talent. Super. Dobra, teraz możemy iść tu w to miejsce. Bo tam mają się pojawić stwory, które mamy na ubić. Na przykład skorzystam sobie z miejsca mocy. Sprawdzimy rytuał magii. Mamy Garkajny. No kurde, głupi utopiec. Dobra, Geralt, zostaw go. Mamy wyspę na naszego wyszukiwanego. Tam jakieś upiory wszyscy latają, ale mniejsza o nie. Będzie w końcu spokojnie, czy nie, do cholery. Arety. Spadaj. No właśnie, to jest denerwujące. O, jest spokojnie. Mamy Garkajna. Tu obudzę się ta jaskinia. Druidów. I tu mamy wejść do jaskini. I wchodzimy. Jaskinia druidów. Witaj. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Zabiłem Garkajna, oto dowód. Wspaniale! Więcej nie zabiję żadnego człowieka. Oto twoje 1000 orenów nagrody. Bywaj. Czy jest jeszcze jeden stwór? Tak, Shiani. Dobranoc, Wiedźminie! Tak, tak, dobranoc, dobranoc. Dobranoc, Wiedźminie! Dobranoc, Wiedźminie! Nie wiem, ale kiedyś ktoś chciał chyba się bić na pięści. Dostał jeszcze jeden stwór do rozwalania. Też w tamtych okolicach. Więc idziemy. Trzeba jakieś zerać, ile już mamy? 8,5 koła, mało. Jeszcze 1000 morenów nie pogardzę.
są oczywiście upiory, bruksy, lili jest. Sporo ich tu. No i przy okazji nowy poziom. Wiem, że ta lili leży w pozycji, nie? Znaczy ta bruksa została do rozwalenia. Teraz powinien się zrobić spokojnie, przynajmniej przez chwilę. Tak. Mam wierzyć, że to jest bagien. I zabiliśmy właśnie dwa potężne stwory. Więc możemy wrócić do jaskini. A momencik, momencik, muszę jeszcze sprawdzić jedną rzecz. A to nie tu. Geralt, kurde. Koło krypty. Tu nie ma wyjścia. Ja myślałem, że tutaj coś jeszcze będzie, ale nie. Podpuść to blisko. No. Idziemy oddać głowę i zarobić kolejne 1000 orenów. Gubię się już na tym cmentarzu, tędy jest wyjście. Mamy zaznaczoną, dobra. Oczywiście trzeba poczekać, aż się uspokoi i możemy wejść. Witaj! Tak, tutaj jest po prostu... ominę to. Mogę się na coś... Chodzą... Wiesz coś... Ludzie... Zabiłem wampirzycę. Oto dowód. Śmiertelnie niebezpieczne stworzenie. Miałeś dużo szczęścia. Oto twoje 1000 orenów nagrody. Super. Bywaj. Ale jeszcze raz z nim pogadamy? Słyszałem, że zabiłeś już 10 potworów i oddałeś ich trofea. To naprawdę duży wyczyn. Chciałbym cię jakoś nagrodzić. Niestety nie mam przy sobie pieniędzy, ale... Ale? Tak się składa, że jestem w posiadaniu dwóch wspaniałych mieczy. Mogę oddać ci jeden. Bo naprawdę dobrze przysłużyłeś się Temerii. Jakie to miecze? Jeden jest stalowy, ostry jak brzytwa. Ponoć wykuły go krasnoludy. Drugi elfi, zrobiony ze srebra. Oba są bardzo cenne i zabójcze. Weźmy sobie srebrny. Daj mi srebrny miecz. Weź go. Bywaj. Księżycowe ostrze. To wyrzucimy sobie ten i weźmiemy księżycowe ostrze. Obrażenia plus 100. A ten był chyba lepszy, mi się wydaje. Zresztą się przekonamy. A to plus 10, tak, ten jest lepszy. No trudno. Czyni? Geralt!
Udało się załatwić wszystkie potrzebne leki? Muszę poczekać. Procedura przygotowywania lekarstw jest nawet bardziej skomplikowana od ważenia eliksirów. Mogę ci jakoś pomóc? Nie, dam sobie radę. Możesz iść i ratować świat. Bywaj. No, mam ile? 9,5 koła orenów. Jest Berengara. Jakieś kamienie mocy, klucze i inne tam duperele. Dobrze, wróćmy się jeszcze do Wyzimy. Zlecenia. Jak wiecie ludzie, kasy nigdy za mało. Znaczy się nie do normalnej Wyzimy, tylko do starej Wyzimy. Przekrążyłem, widzę. Arety. Dolny stwór. Gdzie jest to wejście? O, to jest stary Wyzim, dobra. Idziemy. Dobrze, jesteśmy w starej Wyzimie. Wszystko się pali. Gra mi przecina. I to niemiłosiernie mi przecina. O, już się uspokoiło. Więc jest trochę lepiej. Tu są zlecenia. O. Na Brooksy 6 flakon krwi to mam zrobione. Uncję śliny Garkaina. Upiory. Kalkszaj na wszystko. Cmentary. 5 kompletów żuchw to też mamy. 10 dawek. Coś do druidów. Najpierw idziemy do kapitana najemników. Zawsze będziemy to wszystko mamy, nie? To jest tylko teraz to odebranie nagród. Za to. Jean Pire. Ziemniaczane. Słucham. Dałeś ogłoszenie na tablicę. Tak. Chodzi o wampirzycę, prawda? Udało ci się je zabić? Masz krew? Tak. Oto krew wampirów. Zdecydowanie ułatwiłeś nam zadanie, Wiedźminie. Oto twoja zapłata. No ciekawe, ile dostaniemy.
Czysto Renów. Tacy Kalksteina. Na koniec do uchodźców. Nie wykonamy te zadania i chyba to będzie wszystko. Zen nie będzie bolało, czyli od dentysty nie zrobi całego, no niestety. Nie wszystko da się zrobić. Chodzi po prostu, że nie wiem, gdzie się ukrywa ostatni zawodnik na pięści. Nie wiem, może tutaj coś będzie. Ale wątpię. Cele poboczne. Zlecenia, trofea... Nie, nic nie ma. Szkoda. Ciężka służba. Ciema. Geralt! Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. W której sprawie przychodzisz? Garkainów. Dwie porcje śliny. Mój ulubiony Wiedźmin. Poradził sobie z zadaniem? Oczywiście. Oto wydzielina. Doskonale. Proszę, zapłata. Ile? Ślina Garkaina? A, to jest 50. Geralt! Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. W której sprawie przychodzisz? Upiorów. Chodzi o pył śmierci, prawda? Oczywiście. Jak ci idzie, Geralcie? Poszło jak z płatka. Oto on. Dziękuję za pomoc, biały wilku. Jak przycina, masakra. Oto twoje pieniądze. Tak, pył śmierci. Ile? 300. Lepiej. No, wracam po krótkiej przerwie, ale tu niestety tnie jak 100 diabłów, więc wychodzimy. Naprawdę, Fraps muli kompa i to strasznie. Ciężka służba. Widzę to właśnie, bo przed chwilą wyłączyłem Frapsa. Normalnie działał jak miód. A teraz przycina. Masakra, ludzie. Naprawdę, masakra, total mount.